Witam wszystkich, z tej strony Kapelusznik. Witam po krótkiej przerwie na kanale, która chyba trwa 2 tygodnie. Potrzebowałem generalnie odpocząć, za dużo miałem na głowie, bo zapowiadałem film o Gorosei w poprzedni weekend, ale się nie pojawił. Pojawia się teraz, no ale to tyle z wyjaśnień, nie będę was tym zanudzał. Tylko mówię, że psychicznie musiałem odpocząć, także zaczynamy. Pierwszy temat to Kobi czy Ace, jaka różnica, bo wiele osób zarzucało Grepowi, że Kobiego od tak łatwo poleciał ratować, zabierając ze sobą sporą ekipę, podczas gdy Ace'owi do końca nie pomógł. Nie ma tutaj tak naprawdę prawidłowej odpowiedzi na obronę Garpa, jednak warto spojrzeć na obie sytuacje z innych perspektyw. Garp jako bohater marynarki to przede wszystkim marynarka, nasz, który zwalcza piratów. Ace i Luffy doskonale wiedzieli o tym, więc musieli być świadomi, na co się piszą, jeżeli zostaną złapani jako piraci. Poza tym Garp miał zdradzić organizację, dla której przepracował całe życie, na rzecz jednej bitwy po stronie Białobrodego, z którym też się pewnie nieraz mierzył, który był swoją drogą jednym z głównych wrogów marynarki i powszechnie uważanego za tego złego. My jako czytelnicy wiedzieliśmy, że nie jest do końca taki zły, ale w opinii publicznej świata One Piece'a jest przestępcą. Plus to, że generalnie w bitwie sam Garp nie za wiele też pomagał marynarce, przez co tak naprawdę pomagał siłom Białobrodego. I warto pamiętać, że Luffy'emu też się podłożył, gdy ten pędził na górę właśnie ratować Ace'a. Czy też chciał zabić Ekainu po tym, jak już ten Ace'a zabił. Co dla mnie potwierdza, że był bardzo rozdarty wewnętrznie między pracą i obowiązkami, a własnymi uczuciami. W przypadku Kobiego akcja jest dużo prostsza, ponieważ porwał go Czarnobrody, inny pirat, a nie marynarka. I zorganizowanie akcji jest dużo prostsze, gdyż porwany dla Garpa nie jest rodziną, a bardziej uczniem. Plus piraci Czarnego to nie są do końca dobrzy ludzie. Nie ma tutaj tak niejednoznacznej sytuacji moralnie jak w przypadku Ace'a. Dlatego uważam, że nie należy Garpa gonić za to, że nie pomógł Ace'owi, tak jakby wszyscy tego chcieli. Ale cóż, jedni kupią tą linię obrony, drudzy nie. Co z Lowem i Kidem? I tutaj odpowiedź zbiorcza dla obu tych panów, ponieważ nie ma nad czym tak naprawdę się rozwodzić. Komentator powiedział, że to jest koniec historii dla obu grup piratów. Natomiast nie było nic o samym Lowie oraz Kidzie. Nawet nie ma co się bawić w teoretyzowanie. Są dwie to bardzo popularne postaci z pokolenia supernowych. Z pewnością Oda ich tak łatwo nie zabije czy wyrzuci z fabuły. Prędzej czy później powrócą, ale ich rola w fabule będzie już znacznie inna niż do tej pory. Swój wyścig po One Piece przegrali i tyle. Law zapewne powróci do sojuszu z Luffy'm, a Kid, nie wiem, może będzie ważnym elementem arku na Elbaf. Czy człowiek z blizną to Dragon? Teorii wokół tego gościa było dużo, co ma niby czwarty poneglyf drogi. Na przykład jedną z nich jest to, że jest nim Dragon. Ja uważam, że to bez sensu. Natomiast chcę krótko powiedzieć, że fajnie by było, jakby owa postać nawiązywała do Davy'ego Jonesa, a statek byłby nazywany Latającym Holendrem. Wiecie, taki vibe Piratów z Karaibów. Narkotyk Beppo. I szczerze podejrzewam, że ten narkotyk nie będzie miał jakichś wielkich skutków ubocznych. Pewnie po prostu gigantyczne zmęczenie i nic ponadto. Tak samo jak w przypadku Choppera. Boscy rycerze, czy to kwestia kontrowersyjna? Było sporo komentarzy o tym, że wprowadzenie boskich rycerzy to swego rodzaju kontrowersje i że zostali zbyt późno wprowadzeni do fabuły i są trochę, no, z tyłka. Rozumiem taką postawę, ponieważ zostali wspomniani po raz pierwszy dopiero przez Akainu jakiś czas temu, natomiast twierdzę, że nie ma co ich skreślać. To byłoby wręcz dziwne, gdyby okazało się, że niebiańskie smoki nie miały własnego prywatnego oddziału, który by im służył do prowadzenia własnej polityki oraz sporów
sądowych między sobą i tak dalej. Także ja mam nadzieję, że to będzie licząca się organizacja, która będzie miała silnych członków. Ale jednocześnie uważam, że my nadal nie znamy pełnych struktur rządowych. My nadal nie wiemy, kto tam realnie siedzi. Może Światowy Rząd ma jakichś ministrów, kanclerzy, urzędników i tak dalej. Jestem przekonany, że jeszcze sporo nowych postaci przed nami. Poza tym nieobecność boskich rycerzy do tej pory w fabule można wyjaśnić dosyć prosto, a za pomocą skali świata. Wiecie, jakiś, nie wiem, Celestia chciał popłynąć na jakieś zadupie, no to co, trzeba było z nim płynąć i go chronić, nie? Albo jakaś ważna misja dyplomatyczna się trafiała i tak dalej, no wiecie o co chodzi. Po prostu byli rozproszeni po świecie i mieli co robić. Ten komentarz jest dla mnie niesamowity i skupię się na tym dlaczego. Otóż utarło się w fandomie mangi oraz anime, a także w samym fandomie One Piece'owym, że Oda mało zabija. Sam autor o tym mówi od lat i to wielokrotnie, że woli zostawiać postaci przy życiu. Ja siedzę w fandomie One Piece'owym gdzieś od 2017 roku i czytam grupy na Facebooku, Twittera czy nawet Reddita. Staram się nie siedzieć w jednej bańce i nigdy przez tyle lat nie spotkałem się z opinią, że Oda dużo zabija. I ja w tej chwili mam ogromny dysonans poznawczy. Pierwszy raz w życiu spotkałem taką opinię. Jeszcze 6 łapek w górę świadczące o tym, że więcej osób tak uważa. Słuchajcie, mam nawet znajomych, którzy są ultra zafascynowani One Piece'em i oni nigdy złego słowa o Odzie czy samej mandze nie powiedzą, lecz nawet oni przyznają, że Oda mało zabija. To jest wręcz utarta doktryna pośród fanów. Tak bym to określił, czy powiedział. Naprawdę, to jest coś niesamowitego dla mnie, że ktoś uważa, że Oda dużo zabija. Śmiało piszcie swoje przemyślenia w tym temacie, bo to jest dla mnie naprawdę duży, duży szok. Przed nami dwie ciekawostki na szybko. Pierwsza to to, że Tibon w przeszłości kazał chronić cywilów, a cywil go zabił, co za ironię losu. No a druga ciekawostka to Czarnobrody określił swoją załogę jako grupę sojuszników z własnymi interesami, podczas gdy Luffy nazywa czy to sojuszników, czy to swoją załogę przyjaciółmi. Także taka różnica między tymi dwiema załogami. Także pora na najważniejszą część odcinka, lecz szybkie przemyślenia na początek. Gorosei najprawdopodobniej mają zoany, patrząc po wyglądzie ich cieni, a Imu to raczej facet, a na pewno to nie jest Lili, ponieważ źle o niej wspominał i to przez nią są poneglyfy rozsiane po świecie, raczej Lili po prostu była wrogiem Ima w przeszłości. No to czas na imiona Gorosei, no to Saturna już omawiałem parę omówień temu. Ma swoją drogą tytuł Boga Nauki i Obrony, więc nic dziwnego, że akurat on płynie załatwić Vegapunka. Dalej mamy Boga Środowiska, czyli Święty Markus Mars, potem Bóg Sprawiedliwości, czyli Święty Topman Merkury. Oczywiście tu są gry słów, no ale wiadomo do jakich planet nawiązują. Kolejno Bóg Finansów, czyli Święty Ethan Baron V, chyba Neptun, tak mi się wydaje. No i na koniec bóstwo rolnictwa, czyli święty Shipherd Jowisz. Czyli Gorosei to planety, Luffy to słońce, a Imu ciężko powiedzieć, czy to ciemność, czy może księżyc. Bo do obu ról pasuje, także Czarnobrody. I teraz co? Pogrzebiemy wokół symboliki pozostałej czwórki Gorosei. No to zaczniemy od pana Merkurygo na start, a raczej Warkury, czy Warkery. Teraz uwaga, tłumaczenia będą pokraczne, więc się skupcie, nie wiem czy dobrze to zrobię. Jednak gdyby przyjąć słowo kuria zamiast curry, mam nadzieję, że dobrze mówię, to w łacinie słowo kuria, w pisowni ujęte curia, oznacza sąd albo senat, a pisane po angielsku otrzymujemy słowo card, czytam court. No i jak mówiłem wcześniej, to oznacza właśnie sąd albo senat. No a kuria to jest termin używany od około XI wieku w odniesieniu do organów zarządzających i administrujących stolicy apostolskiej. Więc gdyby zamiast war carry przyjąć war card, otrzymamy termin sąd wojenny.
Poza tym spójrzcie na wymowę Walkery i może być to bliska anegdota do Walkiri, czyli Walkiri, legendarnych wojowniczek, które miały moc decydowania o tym, kto przeżyje, a kto zginie w bitwie. No i by pasowało, dlaczego typ jest bogiem sprawiedliwości. Pan Merkury ma bardzo dużo powiązań z Osądem. Tylko nie wiem, jak interpretować jego imię Topman. Bo jakby tłumacząc dosłownie, otrzymujemy po prostu najlepszego człowieka. Czyli by wychodziło, że pan Merkury jest najwyższym człowiekiem w osądzie, najwyższym sędzią, czy kimś takim w każdym bądź razie. Śmiem przypuszczać, że koleś ma Zoana powiązanego z mitologią, ale jego imię oraz planeta Merkury to był bardziej posłaniec bogów oraz bożek handlu oraz zysku, więc ciężko powiedzieć, co by mógł mieć. Dalej mamy po prostu Wysola i jednak jego imię jest grą słów nawiązującą do Wenus, tutaj mój błąd, a nie do Neptuna. Natomiast jakby wyciągnąć słowo Juro z jego nazwiska, to po portugalsku otrzymujemy znaczenie stopy procentowej w tłumaczeniu. Więc słuszna nazwa, że typ jest bożkiem finansów. A tak w ogóle Wenus jest nazywana złotą planetą, także kolejna słuszna anegdota do tego, że typ odpowiada za kasę. A z tą złotą planetą tak przynajmniej podaje Artur Zohary. A dla mnie typ jest wiarygodnym źródłem. Natomiast Nasu, jedyne co znalazłem, to może być nawiązanie do samuraja Nasu no Yoichi, walczącego z klanem Minamoto, który został potem mnichem buddyjskim i założył własną świątynię. Mnisi są łysi, więc pasuje do Wysola. A imię Ethan może się odnosić do Ethana Allena, który jest uznawany za jedynego z założycieli stanu Vermont w USA. No, a Wenus to była bogini piękna, więc ciężko powiedzieć, jaki może mieć owoc. Dosłownie nic mi nie przychodzi do głowy, biorąc pod uwagę, że typ odpowiada za finanse, a jednocześnie jest łysym szermierzem. Nie mam bladego pojęcia, jak to połączyć. No to teraz Mars. To wiadomo, bóg wojny, ale typu jest od środowiska. Dziwne połączenie, ale z drugiej strony Mars jako planeta jest znana jako planeta ognia, więc może być to specjalnym paradoksem ze strony Ody. Typ ma chronić naturę, a może posiadać na przykład owoc suszy czy zon jakiegoś potwora wytwarzającego ogień. No to zostaje nam Jowisz, typu jest od rolnictwa. A Jowisz jest znana jako drewniana planeta, a w mitologii rzymskiej Jowisz to był bóg światła i nieba. To by też pasowało do rolnictwa, ponieważ w końcu promienie słoneczne dają roślinom życie. Logia plazmy Imo tutaj by bardzo pasowała. No a Sheep Herd, jeżeli dobrze wymawiam, oznacza z angielskiego pasterza, więc kolejna trafna anegdota pasująca do jego stanowiska. Także Gorosei mniej więcej omówieni, ale zostaje nam jeszcze Imu i Lider Rycerzy, z czego Imu będzie w osobnym filmie pod tytułem Kim jest Imu. No to teraz Garling, nasz kochany Garling, jak się okazuje wcale nie był królem God Valley, tylko według oficjalnego tłumaczenia z manga, plus był po prostu tam kimś ważnym. No i idąc dalej, jego imię może nawiązywać do amerykańskiego generała Garlingtona, który został odznaczony medalem honoru za zasługi podczas wojen z Indianami. Natomiast samo God Valley może nawiązywać do Doliny Bogów w Stanach Zjednoczonych, którego tereny należą do Indian Navajo, Navajo, nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach, dzisiaj tak sporo błędów pewnie zrobiłem. Jednakże warto spojrzeć na nazwisko Garlinga, czyli rodzina, do której zapewne należą Shanks oraz Uta, może nawiązywać do francuskiej rodziny średniowiecza Garland, której członkowie w XII-wiecznej Francji służyli jako senaszele lub inni wysocy urzędnicy dworu. I stanowisko senaszela, co ciekawe, obejmowało najwyższą rangę urzędniczą zaraz po królu. Następował on na przykład króla w rządzeniu podczas jego nieobecności, a także to stanowisko dawało zwierzchność nad wojskiem, co pasuje do naszego bohatera jako lidera świętych rycerzy.
No a na koniec ciekawa historia. Naukowiec Robert Oppenheimer oraz prezydent USA Harry Truman byli między innymi, jako jedni z wielu ludzi, odpowiedzialni za zrzut bomby atomowej na Japonię podczas II wojny światowej. I teraz zauważmy podobieństwo nazw, czyli Truman Topman oraz Oppenheim i w końcówce nazwiska jest przedrostek im. I teraz zwróćmy nazwę na nazwę Królestwa Lelusia, na które spadły lasery z kosmosu. W łacinie podobne słowo Lucia oznacza światło, a jak wiemy, Japonia to kraj wschodzącego słońca. Więc ja tu nie wierzę w przypadek, Oda prawdopodobnie chyba wprost nawiązał do zrzucenia bomby atomowej. Więc wychodzi na to, że Vegapunk stworzył atomówkę, tylko w postaci laserów z kosmosu. No, także jak mówiłem, zostaje imu do omówienia. Piszcie, co myślicie, tknijcie mi wszystkie błędy, pewnie jest ich masa i na razie.